Siema kochani, jesteśmy na telefonie. Znajdujemy się na 8 międzynarodowych mistrzostwach jazdy bez ogłowia. Lud wybrał ten outfit, także dzisiaj pojawiam się w stylu Doma Wakera. Będziemy sędziować tam W literce E. W literce E. Zobaczcie, tutaj nasza szanowana sędzina główna. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Magdalena Rybicka, dresażystka, sędzia od Working Equitation. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną jest Blanka Satora. A proszę pani, a skąd pani jest? Gdzie pani przyjechała? Mazowsze, Warszawa. Witamy serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj pokażemy rzeczywiście dobre ujeżdżenie. Magda, słyszała? No, a Blanka będzie rewelacyjnie. Jak z Mazowsza, to musi być. To musi być po prostu sztos. Także idziemy to sędziować. Qué malos son los rubios y los marenos, son malinos todos los hombres. Malísimo, malísimo, lo que quiere es que te coma el tigre. Siema kochani, jesteśmy z Anią, a to było zdjęcie. Ania, co my tu robimy? Sędziujemy dresaż show bez ogłowia, wjechał już pierwszy kucyk, uwaga. Dzień dobry. Zawodach Brightest, a jakie to masz niebieskie oczy piękne. Anuna, która jest organizatorem tutaj zawodów Brightest, moja Sylwia, moja prawa ręka. Nie odgapi ode mnie, jak na studiu. Uwaga, speakerka, uwaga, speakerka, Katarzyna Wosi. Sprzyja. Besame mucho. A zawody idą śpiewająco? Co słychać? Dani? Jest cudnie. Są przepiękni zawodnicy, mega profesjonalni, widać, że wszyscy się bardzo starają i nikt nie spada, konie nie uciekają. To co najważniejsze, to widać, że kochają swoje konie, ponieważ codziennie widzimy z jaką miłością do nich podchodzą. Ale to jest ważne, dzisiaj będą hobby horse! Hobby horse dzisiaj, słuchajcie. Nie pozwolili mi startować! No, ale dzięki! W niedzielę może ciunia przywiozę? Taki ciuciu na hobby horse to było coś, co? O tak będę mogła wreszcie robić sobie z nim sweet focie? Tak, zrobimy selfie z ciuciem. Wszyscy tak czekają na króla. Jest pięknie, wpadajcie oglądać te zawody, bądźcie co roku, róbcie to, bo jest tu niezwykła energia, harmonia, wszyscy się naprawdę lubią i jeźdź zawodnicy ze swoimi końmi, po prostu są zakochani. My to oglądamy z przyjemnością. Łezka się w oku kręci. Uwaga, nawet sędziowie się lubią. Nawet sędziowie się lubią i zostaniemy w tym komplecie już na zawsze. No, a czemu ty nie jesteś na pokazach tam w Warszawie? Czemu ty nie jesteś tam na pokazie w Warszawie?